serią Back to School. Czyli jest tak jakby pierwszy odcinek tak jakby z tej serii. I długo wyczekiwany przez Was odcinek, ponieważ się przychodzę do Was z takim wyczekiwanym filmem. O mianowicie z chorym, z przyborami do szkoły. Najpierw trzeciej klasy liceum, jakbyście chcieli wiedzieć. I tak, w tym roku zdaję maturę. Jestem maturzystką, z czego wcale się nie cieszę, słuchajcie. I sprzęt, jakim nagrywam to aparatem, więc nie przedłużając, zaczynajmy. I pierwsza sprawa, którą wam pokażę, zacznę od zeszytów, a przybory to zostawię sobie na koniec. I pierwszym takim moim zeszytem jest taki oto zeszycik. Jest to brudnopis z napisem notebook. I moja mama. I on jest takie owocki. Nie wiem, ile ma kartek. Jest cienki. Taki w taką mięsną kredkę. Nie wiem, czy będzie to w ogóle widać. Chyba nie widać. Ale on ma taką bardzo mięsną kratkę. Nie wiem, czy to się wyfokusuje. Ale jest taki właśnie taką kratkę. I jest cienki z otwartej pokrawce. Wskazuje, że to ma fajne pracę. Moje wszystkie zeszyty na ten rok szkolny. Jest ich tyle. Oprócz tego napisu, to jest tych tyle. I jeszcze jeden będę dokupywać. I pierwszy to jest jak poradzić sobie z matematyką. Zapisz zadanie 2, rozpatrz się. Tak on wygląda. Jest trochę o pracy. I taką wyglądę. Jest w kolorze żółto-pomarańczowym. Jest z pana Dragona i z kolekcji Neon. Następny jest to zeszyt też tutaj o prawce. Inteligencja jest jak bielizna, ważne, żeby mieć, ale niekoniecznie trzeba się ją chwalić. I on już jest w kolorach różowo-czarnych. Ten napis ma taki neonowy z tyłu. Też jest pana Dragona i też jest w stanie pracy. I tylko, że ten zeszyt jest już w linie. I jest on z przeznaczeniem do polskiego. Następny zeszyt też jest pana Dragona i to już jest kolekcja vintage. Ale on już jest kratkę. Tak jest w kratkę ten zeszyt. I on napis przestał popełniać te same błędy, bądź kreatywny, popełniaj nowe. I po prostu jest taką panią. I jest w kolorach żółtą, błękitną, białą, czerwonych. I też jest pana Dragona i jest vintage. I to też jest kratka.
Happy i to już jest zeszyt, który też będzie nie wiem, przymiotnikiem wojny polskiego albo do jakichś notatek moich, jeszcze nie wiem. Tu jest napisane, że boss. I on już jest z kolekcji Happy i tak jak mówię, nie będę wam mówiła cen, ale ten był za 7,80. I nie mogę przesiłać ludzi, nie jestem słoikiem utelni. Też jest w kartkę. W koronach czerwień, żółć i biel. Też jest anonimowana. Zwyczajny zeszyt do religii, też sztywna okładka. Format A4, ten ma już 80 kartek, ten to były po 96 kartek. A5 i też jest kratka. I tam mam po prostu list papieru. Ostatni zeszyt to już jest zeszyt w miękkiej okładce i to jest zeszyt do przyrody. Takim z napisem Kiwi Fruit i to jest taki owoce kiwi, ja lubię kiwi i on już ma taką miękką okładkę. Ale okładkę ma już przyklejoną na zeszyt. Więc to jest taki serial zeszytów z okładką. I to już jest A5, 60 kartek w kratkę. I tak jak mówiłam, jeszcze mam ten brudnopis. Ten A5. Też kratka. Książę dwa nie będę pokazywała, a to już chyba wszystko z zeszytu. Tak. Teraz wam pokażę wydatki pionika. Pierwsze co mam klej. Musiałabym go kupić. Pierwsze co mam nowe zakreślacze, takie nowe. Korektor, który też będę musiał kupić, bo się kończy. Ładowarkę do telefonu, ale to nie wiem, tak. Temperówka, która mi jeszcze posłuży, bo dopiero co ją kupowałam. Więc ona jest już tak jakby na nowy rok szkolny kupiona. Mam jeszcze taką mniejszą, ale ona zostanie w domu. Natomiast tą będę brała codziennie do szkoły. Ja w ogóle jeszcze mam takie coś jak długopis ścieralny. Z karteczki samoprzylepne. Mam tylko jedne takie, ale takie zielone, o. Ale je będę nosiła zawsze do szkoły, te zielone, one zawsze będą mi potrzebne. Jeżeli chodzi o te pierdoły, to już to było na tyle. Teraz jeżeli chodzi o flamastry czy cienkopisy, to flamastry się nie zmieniły. Już wam pokazuję. I z cienkopisów to będę miała tylko taki zielony cienkopis. Taki jeszcze niebieski zakreślacz. Z cienkopisów czy flamastrów to... Jeżeli chodzi o jakieś cienkopisy czy flamastry, to będę miała ich tylko tyle. Nie no, bez przesady. Tutaj ich było więcej, ale... No i jeszcze takie kolorowe długopisy. Też chcę wykorzystać w tym roku i to są
tym, jeżeli chodzi o jakieś tam kolorowe rzeczy, to to mam dosłownie odcinka wszystko. I ja nic innego nie będę potrzebowała do szkoły. Mam takie trzy zakreślacze, taki ciemno-niebieski, który jeszcze mogę wykorzystać. I takie dwa zielone i żółty. Ten zakreślacz ciemno-niebieski też mi się przyjmuje czasami do podkreślania jakichś tematów czy coś. Czasami lubię nim coś zakreślać, podkreślać i on jest tak jakby on przebija na drugą stronę, ale tylko tak lekko, ale go biorę, bo może mi się przydać do szkoły tylko i po prostu tylko taki zestaw kolorowych tych. Z kolorowych długopisów to mam trzy takie. Przepraszam, troszkę bardzo się zrobił. Tu mam tylko trzy takie kolory. Niebieski, żółty i pomarańczowy. Trzy w takich kolorowych długopisów. Z flamastrów to mam tylko ich tyle. Było ich więcej, ale gdzieś mi się reszta zawieruszyła. Tylko tylko będę miała takie kolory, bo nie chcę brać wszystkich, ponieważ to nie ma bladego pojęcia sensu. Więc tylko będę miała takie. Zakreślacze tu już wam pokazywałam. Temperówka. Ona musi być piórnikowa, czasami trzeba sobie zatemperować ołówek. Mam zielony cienkopis ze Stabilo, jeszcze go nie używałam. I niebieski zakreślacz taki. Więc to by było na tyle i karteczki oczywiście są przydatne. O, jeszcze taki niebieski. Namaste. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik z serii Back to School. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli chodzi o długopis, to jeszcze tutaj mam, po prostu wam pokażę wkłady, które mam do swojego telefonu zrobione. I tak, nie pytajcie się ile jest, bo tak, więc pierwszy wkład jest taki z Nowym Jorkiem, z tyłu ma biały, to jest wkłady pod mojego case'a są, drugi jest taki, a trzeci taki. Ołówek, z którego jeszcze będę korzystać, bo jeszcze go nie używałam. Więc on zostanie na lok szkolny. Coś takiego. Mam jeszcze taki case na telefon. I to są wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o moją rękę, mój telefon. Natomiast to są wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o piórnik i tak dalej. Tak wiem, tych rzeczy jest mało. Szytów jest tylko tyle, w tym dwa do polskiego są. Jeden jest napisany WOS, że już będzie z przeznaczeniem do... Do WOS-u? Tak, i teraz po prostu idę nagrywać vloga. Po nagraniu vloga biorę się za pracę. Za pracę jakąś też trzeba się wziąć i to ostro, bo tu się woda mamy gotuje. Jeszcze trochę się wygotuje ta woda. Mówiłam, to już jest koniec. Gdzie w moim szkole nie zakupiłam.
się sypie. Muszę to na dół ustawić, bo tutaj ciekawe, czy szafkę w ogóle zamknę. Chodź tu, cienko pisie. No chodź tu. No chodź tu. Powinnam ją zamknąć, mi się. Nie zamknę jej. Tak. To na razie położę tutaj u góry. Bo inaczej szafki nie zamknę. Właśnie, ale szafki nie zamknę. Uwaga, niech mi to nie spada. Inaczej szafki nie. No, po prostu nie zamknę szafki, dobra, zamknęłam jakoś i... No, to było na tyle, więc... Żegnam się, pa!